Kilka lat temu wydałam książkę zatytułowaną Królowa Karaibów. I książka jest o rewolucji kubańskiej, tę, którą rządził Fidel Castro razem z Szedłowarą. Zanurzyłam się w różne dokumenty, przeglądałam archiwa, przeglądałam filmy towarzyszące tej rewolucji, mnóstwo zdjęć, ponieważ ta rewolucja właśnie była bardzo fotogeniczna i. Właśnie na tym przykładzie okazało się, jak bardzo rewolucje poczeka, potrzebują swoich fotografów i ymm, nie miałam pojęcia wówczas, <grymnie> że za kilka lat sama zacznę taką rewolucję przeżywać. Jest ona innego rodzaju, niemniej jest to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, jest rewolucją. Ymm, zawsze. Towarzyszyła mi taka anegdota m, związana właśnie z Fiderem Castro i z tym, jak, siedzia, jak jego oddział siedział w Sierra Maestra. Chodzi o taki moment, kiedy jeszcze jest to garstka osób, siedzą desperacko w tych górach, właśnie na końcu wyspy. Prasa reżimowa Furfecio Batisty nie pisze o nich, są przemilczani na wyspie samej i potrzebują jakiegoś zaistnienia. Na... I w ten sposób dochodzi do kontaktu z dziennikarzem z New York Times, który przyjeżdża do nich z w Góry i rozmawia z Fidelem. Rozmawiałem długo przez tłumacza. Fidel Castro roztacza swoje wizje na temat tego o co chodzi, jak to ma wyglądać, a w tym czasie kilku, kilkunastoosobowa grupa jego wówczesnych sojuszników krąży wokół Szałasu, tak żeby nadawać wrażenie, że jest ich tam wielu, że to są setki i że jest to masowa rewolucja. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że rewolucje to nie są zawsze masowe zdarzenia, albo na przykład ich początki nie muszą być koniecznie masowymi zdarzeniami. Jest grupa jakichś często określanych szaleńców, która ma wspólny cel, która podziela jakieś ideały i zamierza coś z tym zrobić. Ta rewolucja Fidela Castro była zbrojną rewolucją, ponieważ w tych górach Zbierali się ludzie, którzy posiadali broń, którzy używali broni, e, którzy mieli bardzo też e, ścisłe takie zasady dotyczące tego, co w e, przypadku, kiedy znajdzie się zdrajca, a więc trzeba go rozstrzelać. I e, ta zbrojność była im potrzebna do tego, żeby dokonać przewrotu politycznego. Ale e, od czasów zimnej wojny, wojny, a zwłaszcza końcówka lat 70., -tych, 80., -tych, to jest kilka przykładów takich pokojowych rewolucji, e, które dokonały zmiany w ogóle systemu politycznego, to są te takie najgrubsze rewolucje, bo rzeczywiście dokonują w sposób gwałtowny czegoś, co normalnie nie jest możliwe. I to często w warunkach bardzo rygorystycznych, bardzo zaostrzonych, tak jak na przykład reżim na Kubie albo właśnie sytuacja komunizmu w Polsce. I to są rewolucje tak zwane pokojowe rewolucje. Ale rewolucja to w ogóle jest, znaczenie tego słowa, to jest po prostu jakiś obrót najpierw. Jeszcze kiedy Kopernik pisał swoje dzieło o obrocie ciał niebieskich, to był właśnie de Revolucjo. Czyli tak najpierw rozumiano to jako obrót, jako również krok do przodu. I te rewolucje nie tylko są rewolucjami politycznymi. I to, co mieliśmy, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia w Polsce, um, ja na przykład osobiście w wywiadach, w programach publicznie po prostu zaczęłam mówić o tym, że to jest rewolucja, dlatego że uczestniczę w tym ruchu zwanym ogólnopolskim strajkiem kobiet od 2016 roku. I to sobie nie przyszło mi wcześniej na myśl po prostu wcześniej protestowałyśmy, urządzałyśmy demonstracje, urządzałyśmy manifestacje czasami one były bardzo duże 90 tysięczne, czasami prowadziły. Takie tłumy się prowadziło przez miasto. Czasami były to symboliczne jakieś pikiety, po to, żeby przypomnieć i pokazać, że się przyglądamy władzy i że jesteśmy. Ale to wciąż były demonstracje, to wciąż były protesty. To nie była jeszcze rewolucja. To, co się zadziało od jesieni po wyroku, znaczy tak, po tak zwanym wyroku w Trybunale Konstytucyjnym 22 października, przyspieszyło wszystko to, co od 2016 w sprawie ogólnie pojętych praw kobiet się w ogóle zaczęło dziać. To znaczy nastąpił właśnie taki gwałtowny, skokowy zryw ludzi i na tym właśnie polegają między innymi rewolucje, który przynoś, przy, nie przyniósł zmiany władzy pomimo tego, że jednym z haseł ulicy było jebać PiS, ale dokonał ogromnego przeorania takiego mentalnego, i dokonał rewolucji kulturowej czy po prostu społecznej. Bo zaczęłam od rewolucji takiej stricte politycznej, która dokonuje zmiany rządu, ale rewolucje to są także przewroty, na przykład przewroty w nauce, czyli jakieś zjawisko można nazwać odkryciem rewolucyjnym w nauce czy w jakiejś innej dziedzinie. Więc to, z czym mamy do czynienia, rzeczywiście nie było nie jest na razie, ale to wcale nie znaczy, że się nie może jeszcze stać rewolucją polityczną, ale jest zdecydowanie, już rewolucją kulturową jest rewolucją społeczną. Z takim skokiem, mm, przeskokiem mentalnym, kulturowym stosunkiem do kościoła, z, z tą niechęcią obecnie do tej instytucji, przede wszystkim na tym przykładzie to bardzo dobrze widać w polskiej historii nie mieliśmy do czynienia. No na pewno w, w ciągu ostatnich stu lat nie mieliśmy do czynienia. A, więc to jest często takie słowo teraz, um, które kiedy jest używane, to, a mówię o tym pod koniec marca, um, to powoduje trochę e, naszej desperacji, że co się stało, że to wszystko, co się działo od października, może poszło na marne. Um, nie wiemy jeszcze oczywiście i nie jestem w stanie przepowiadać przyszłości, co da to, co... Teraz się wydarzyło w ostatnich miesiącach, mogę się kierować tylko intuicją i jakimś takim porównywaniem, po prostu z innymi rewolucjami, o których czytałam, bądź właśnie tą rewolucją kubańską, którą studiowałam szczegółowo i dogłębnie. Fidel Castro w tych górach siedział w 1957 roku i ten wywiad, o którym mówię, to jest z 1957 roku, z początku 1957 roku. Natomiast rewolucja, której dokonał, to jest koniec 1958, triumfalny wjazd do Hawany, to są pierwsze dni stycznia 1959 roku. Także to są zmiany wprawdzie gwałtowne, ale też wymagają swojego czasu w historii ludzkości rok czy półtora roku można nazwać rewolucyjnym, bo jest to gwałtowna przemiana. Kiedy to dotyczy przemiany systemu, a zwłaszcza kiedy to dotyczy takiej przemiany społecznej, kulturowej, jak na przykład rok 68, to jeden taki rok 68 to nie był tylko o, rok 68. Te zmiany się odbywały i po 68, 69 i w ogóle stworzyły całą tą kulturę lat 70. W krajach zachodnich cały ruch które spowodował zmiany również i polityczne, ponieważ i politycy zaczęli zmieniać swoje wypowiedzi i stosunek do rzeczy, a również po prostu ludzie z tych ruchów zaczęli do polityki wchodzić. Także jesteśmy w jakimś takim bardzo ciekawym momencie rewolucyjnym w Polsce jak najbardziej, ale jesteśmy w trakcie. Nie wiemy dokładnie dokąd zmierzamy oprócz tego, że wiemy czego chcemy, a czego już nie chcemy. To jest jasne dla osób, które protestują. Z pewnością czeka nas jeszcze dużo rzeczy do zrobienia um, i zauważmy, że tak jak mówiłam, ta rewolucja nie zawsze ma to oblicze masowe, chociaż to są najbardziej fotogeniczne właśnie um, oblicza tej rewolucji, kiedy się widzi takie masy zawalające place, ulice danych miast, zwłaszcza teraz w, ty, w tych czasach, kiedy można zdjęcia robić z dronów i można takie rzeczy zobaczyć, um, bo wcześniej to było tylko możliwe na przykład ujęcie z jakiegoś okna wysokiego budynku. Ale rewolucje potrzebują także bardzo zaangażowanej jakiejś grupy osób. To niekoniecznie musi być jeden lider, bo Fidel Castro nie był jedyny. Tam było kilka takich osób jak on. To, że znamy tylko Fidela, to po prostu tylko wynik jakichś późniejszych walk pomiędzy tymi przywódcami. Został Che Guevara, ale było jeszcze kilku innych. Był Camilo Cienfuegos oraz Uber Matos, o którym piszę właśnie w książce. Którzy musieli zniknąć. Ale to nie są zjawiska, które są. Gdzie przywódca jest tylko i wyłącznie jeden, to są zbiorowe wysiłki, ale niekoniecznie zbiorowe, masowe, bo chcę właśnie powiedzieć o tym, jak często bardzo kilkuosobowa, kilkunastosobowa grupa jest w stanie wywołać takie zmiany. Oczywiście. Konieczna jest wielka siła wewnętrzna, jakieś zorganizowanie, ale niestety też szczęście, odpowiedni moment, jakieś wyczucie chwili, um, jakieś dobre wyczucie taktyki, ale również błędy przeciwnika po drugiej stronie. Więc to jest y, do zrobienia. Słuchajcie, y, jednym słowem, nie tracimy nadziei, patrzymy ufnie w stronę przyszłości, wyczekujemy momentów, organizujemy się teraz i rewoluc rewolucję robimy cały czas w swoim życiu. My. Każdy z nas, ja, ty jesteśmy w stanie taką rewolucję wywołać przy odpowiedniej sile i determinacji. Czego wszystkim nam życzę.